planuję wydać książkę. To jest wznowienie książki Adolfa Pleszczyńskiego, dawnego proboszcza tutaj w Miedrzycu Podlaskim, kościoła Mikołaja. On właśnie 100 lat temu wydał takie książki, dwie właściwie, które opisują historię wsi, które były tutaj dookoła Miedrzyca. Jak tą, którą ja chcę wznowić, to są bojarzy miedrzeccy, czyli wsie, które są pochodzenia mazurskiego, tak? Ta książka miała swoje wznowienie tam w latach 90., ale obecnie jest bardzo trudno dostępna. Jeszcze dodatkowo dodałem do niej przedmowę. Myślę, że taka, że to jest ważna książka dla regionu, dlatego że warto, żeby była dostępna właśnie w formie drukowanej znowu. Zrobiłem zbiórkę. Zobaczymy, przekonamy się o tej zbiórce, ile osób w ogóle jest zainteresowanych. Już widzę, że jest, już na pewno ona wyjdzie, już jest teraz pewne, bo już jest koszty. Właśnie korekty już są uzyskane, także kwestia jest tylko tego, jak w dużym nakładzie będzie wydana, tak? Bo w zależności od tego też, ile osób będzie w tym momencie chciało już wesprzeć zbiórkę, która, jeżeli ktoś zbiera w zbiórkę, od razu też ma w nagrodzie książkę. Także zobaczymy, jak bardzo ta propozycja okaże się ciekawa dla ludzi. To jest na portalu Wspieram To. I tam właśnie obecnie jesteśmy chyba na pierwszej stronie, bo ruszyła z kopyta na początku, także jako że była aktywna, to dlatego to też jest na początku, ale to po prostu Wspieram To, tam wejdziemy w zakładkę wydawania książki, tak, i tam będzie książka bojarzy. Jest kilka nagród, tak, jest w zależności od tego, czy ktoś chce potem przyjść na spotkanie autorskie i wtedy właśnie kupić książkę, czy ktoś jest z daleka i chce właśnie wysłać, to będę wysyłał. To jest pierwsza forma, właśnie wesprzeć zbiórkę, a potem, kiedy już ta książka zostanie wydrukowana, też będę ją na tutaj w okolicy jakby rozprowadzał. Druk na żądanie, tak? Tylko że to będzie oczywiście droższa forma, ale to będzie też dostępne z czasem, tak? Także też będzie taka możliwość. Sam to robiłem. Na razie zrobiłem taką wersję oczywiście wstępną, tak? Bo to jeszcze będzie zmiana oczywiście. Bo tam też w ramach nagród jest coś takiego, że jeżeli ktoś wesprze nasz wyższą kwotą 300 zł, tak? To będzie wymieniony we wstępie, także wstęp jeszcze nie jest do końca zakończony, tak? Tak samo jeszcze strona, znaczy okładka z plecy, tak, okładki jeszcze też nie są skończone, bo jeszcze możliwe, że ktoś będzie chciał zostać patronem medialnym, także też dajemy taką możliwość. No wcześniej wydałem swoje książki, wydałem książkę tutaj też o historyczną, o przygodach w takiej miejscowości obok, z której często korzystałem też właśnie z bojarów. Zresztą jeżeli ktokolwiek pisze o Międzyrzeczyźnie, to zawsze prędzej czy później pisze właśnie na podstawie tej książki bojarzy międzyrzeccy, tak? Także tym bardziej to jest, mi się wydaje, że korzystne. No i wydałem jeszcze książkę Strzygoń, taką powieść historyczną też w sumie czerpiącą ze tej etnografii regionu, tak, i z tych obyczajowości i tam języka też trochę korzystam z tej gwary, która tu była właśnie typowe mazurzenie, które tutaj występuje, też korzystam w tej książce. Także już wcześniej się z nią wiele razy stykałem i cały czas odczuwałem, że powinna ta książka być wydana, wznowiona. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie, zobaczymy, czy to w ogóle, czy praca, którą włożyłem, spotka się z pozytywnym odzewem, może tak. I wtedy będę myślał o następnych etapach, może coś wtedy.